w taki sposób postępuje, narusza artykuł 6, 7, 77 i 107 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Mało tego, narusza również przepisy dotyczące ustawy o samorządzie w gminie. Wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, Bartłomiej Opaliński, podkreślił natomiast, że sprawa reprywatyzacji Nieborowskiej 15 jest pierwszą, którą komisja zbadała bez potrzeby przeprowadzenia publicznej rozprawy. Ta sprawa ma charakter subsydiarny. Tutaj takiej potrzeby nie było. Wystarczające były dowody dostarczone z Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z Radusza również. I abstrahując od tego, czy jest to niewielka nieruchomość, czy jest to duża nieruchomość położona w centrum Warszawy, warta kilkadziesiąt milionów złotych, złamane zostało prawo. O nieprawidłowościach przy reprywatyzacji nieruchomości przy Nieborowskiej 15 jako pierwsi informowali w ubiegłym roku działacze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Jolanta Truchowska, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Politycy, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutują o współczesnych problemach Polski i Europy. W Warszawie rozpoczął się kongres Polska Wielki Projekt. 8. edycja odbywa się pod hasłem Wartości, a szczegóły zna Ewa Wasącznik. Organizator wydarzenia i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego profesor Zdzisław Krasnodębski podkreśla, że dyskusje przede wszystkim toczą się wokół wartości. My chcemy pokazać, że Polska nie jest krajem, który wartości europejskie narusza, tylko je promuje. I chcielibyśmy pokazać, że wcale nie jesteśmy osamotnieni w swoim sposobie myślenia i rozumienia współczesnych problemów Europy, naszego kraju, też rozumienia wartości. Wartości, które są polskie, ale jednocześnie łączą wszystkich Europejczyków. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk udowadnia, że ich depozytariuszami są organizacje pozarządowe. Tam, gdzie brakuje państwa, gdzie brakuje troski państwa o słabszych, o bardziej potrzebujących, tam pojawiają się organizacje obywatelskie. Natomiast wciąż te inicjatywy są rozproszone. A mimo to ich praca przynosi efekty. Prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Polski Krzysztof Bielak wylicza, ile udało się zrobić dzięki zaangażowaniu młodzieży we wspólną inicjatywę poświęconą polskim bohaterom. Pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego, który udało nam się jako Stowarzyszenie Młodzi dla Polski w zeszłym roku w końcu wspólnymi siłami z samorządem postawić, co było teraz wydaje się z perspektywy czasu czymś absurdalnym, że tak wyjątkowa postać w kartach historii w ogóle świata, niezłomny bohater, dopiero po tylu latach doczekał się godnego upamiętnienia. Widzimy, że młodzi ludzie bardzo starają się żyć według pewnych wartości, odwoływać się do nich, pewien trend do tego, aby jednak być dumnym z tego, co polskie, wcielać w życie patriotyzm, nie tylko ten taki etosowy, górnolotny, ale chociażby codzienny patriotyzm gospodarczy, czy tego typu inicjatywy. Z doświadczeń uczestników kongresu Polska Wielki Projekt chcą i będą korzystać politycy, zapowiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Polityk musi ciągle się uczyć, musi ciągle szukać idei, szukać różnych rozwiązań, również poznawać problemy. My, politycy, będziemy wsłuchiwać się w to, o czym mówi się tu na kongresie, bo to, o czym się mówi tu na kongresie, jest dla nas źródłem olbrzymiej wiedzy. I tej wiedzy nie powinniśmy zmarnować. Jutro uczestnicy Kongresu Polska Wielki Projekt będą rozmawiać m.in. o filarach silnej gospodarki i wartości promocyjnej narodowych sukcesów sportowych. Ewa Pasążnik, Polskie Radio 24. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polskie Radio i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego rozpoczynają współpracę. Dzięki niej powstające w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie muzeum zyska dostęp do dźwiękowych materiałów Polskiego Radia na temat Tobierza Polaka i Prymasa Tysiąclecia. Muzeum ma ekspozycję z bogacą nagrania homilii i przemówień, także z papieskich pielgrzymek. Dorota Piotrowska. W liście zapisano, że punktem wspólnym dla obu instytucji jest troska o dziedzictwo Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, zaś podstawowym celem będzie jego utrwalanie oraz przekazywanie wartości i nauczania papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz podkreślał, że sięgnięcie do archiwum Polskiego Radia jest bardzo ważne. Chcemy i bardzo nam na tym zależy, żeby we współpracy z radiowcami można było korzystać w promowaniu osoby Jana Pawła, a także kardynała Wyszyńskiego z tym szeroką paletą możliwości takich, jakie ówczesne czas dawał, a wiemy, że tych materiałów Bogu dzięki jest dużo. Prezes Polskiego Radia Jacek Sowala wyraził przekonanie, że waga tego przedsięwzięcia jest tak ważna, a idea muzeum tak wartościowa, że będą z niego korzystać pokolenia. Liczę bardzo na to, że razem uda nam się stworzyć coś, co przetrwa, poniesie tę ideę dalej, będzie służyło dialogowi i współpracy, będzie najlepszym świadectwem naszego stosunku do wiary.
Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego Marcina Damczewski dodawał: musimy zrobić coś dla młodego pokolenia, ludzi, którzy się urodzili po 2000 roku. Oni nie znają Jana Pawła II, nie znają już prymasa. Jeżeli jeszcze istnieje wizerunek Jana Pawła II, który jest kojarzony, to na pewno już głos prymasa Jana Pawła już mniej. Dzięki Polskiemu Radiu ten głos będzie nadal słyszalny. Miejmy nadzieję następnym pokoleniom. Szefowa Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Derus-Tomaszewska mówiła, że materiały audio pozyskane dzięki umowie z Polskim Radiem to przede wszystkim nagrania papieskich pielgrzymek, homilii i przemówień. Ale nie tylko. Również na podstawie zbiorów Instytutu Wyszyńskiego będziemy digitalizować nagrania w homilii prymasa i to takie, które były robione w bardzo różnych okolicznościach, czasem nawet nagrywane na zwykłe magnetofony, czasem nawet z ukrycia. Pomagamy Instytutowi, wspomagamy finansowo całą tą operację. Upowszechnianie nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego jest bardzo ważne także dla współczesnego człowieka, rodziny i Polski, mówiła Anna Rastawicka, współpracowniczka prymasa tysiąclecia. Kiedy się czyta jego teksty, czy słucha jego przemówień, to rzeczywiście niektórzy mówią, Boże, on jakby mówił na dzisiejsze czasy. O korupcji, o potrzebie dialogu, o tym, że najważniejszy jest szacunek dla człowieka, że cel nie uświęca środków. Po prostu takie ludzkie wskazania, nie tylko religijne. Ekspozycja główna Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, na której znajdą się nagrania Polskiego Radia, powstaje w Świątyni Opatrzności Bożej w Filanowie. Wystawa opowiada historię Polski poprzez pryzmat dwóch patronów. Jej ramy chronologiczne obejmują okres od 1901 roku, roku urodzin Stefana Wyszyńskiego, do 2005 roku śmierci Jana Pawła II. Ekspozycja będzie otwarta w połowie przyszłego roku. A relację przygotowała Dorota Piotrowska. A na koniec jeszcze ostrzeżenie synoptyków, bo przed nami deszczowa noc. Opady mogą mieć charakter ciągły, ale jak mówią synoptycy, będą mniej intensywne niż w środę. Hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kajusz Witkowski mówi, gdzie minionej doby najwięcej odnotowano opadów. Od ziemi opolskiej przez południową część województwa wielkopolskiego, ziemię łódzką, województwo świętokrzyskie po zachodnią część województwa lubelskiego. I tam właśnie zanotowano sumę opadów, które wynosiły do 45 mm. Nie mamy przekroczeń stanów ostrzegawczych ani alarmowych, także sytuacja jest stabilna i bezpieczna. Jak mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk, wciąż pada niemal w całym kraju, ale nie są to tak intensywne opady jak wczoraj. Te opady już są zdecydowanie mniej intensywne niż w ciągu minionej doby. Będzie coraz mniej opadów, coraz mniej burz. Jutro przelotne opady deszczu i burze wystąpią na południu i na wschodzie kraju. Do Polski napływa powietrze polarno-morskie, a to oznacza, że w najbliższych dniach ochłodzi się. Marta Szulborska, Polskie Radio. W nocy maksymalnie od 8 do 12 stopni, jutro deszcz i burza na południu i na wschodzie kraju, no i tam najchłodniej 17 stopni, nad morzem 19, a w centrum i na zachodzie 22 stopni. Jeśli chodzi o upały, to możemy się spodziewać dopiero w drugiej połowie przyszłego tygodnia i na tym kończymy magazyn Północ-Południe. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Autopromocja. Polityka nie ma przerw. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W każdą niedzielę o 9 będziemy starali się mną okiełznać. Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga! Przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 2400, będą mogli Państwo nagrać pytanie lub krótki komentarz polityczny. Najciekawsze nagrania wyemitujemy w audycji. Razy 24, pierwszy radiowy program polityczny współtworzony przez słuchaczy. Zapraszam w niedzielę po 9. Katarzyna Gójska. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, minęła 23.30. Czas na informacje dnia, a na celu Skarbnicka zapraszam. Na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ polski prezydent poruszył temat wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Podczas debaty o roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa Andrzej Duda mówił, że prawo musi być siłą wspierającą w sprawach rekompensat za straty.
tematy historyczne i współczesnych śledztw, na przykład dotyczących katastrof lotniczych. Po swoim wystąpieniu prezydent Duda zaznaczył, że poruszenie tematu katastrofy smoleńskiej na forum ONZ jest dla Polski bardzo istotne. Nie mam żadnych wątpliwości i chyba nikt nie ma wątpliwości, że z tego punktu widzenia problem wyjaśnienia przyczyn tragedii smoleńskiej jest kwestią dla nas bardzo ważną i chciałbym, żeby również i stąd z forum Rady Bezpieczeństwa głos w tej sprawie również został dany. Mamy 2 lata na pracę i zobaczymy, co uda się uzyskać, dodał prezydent, zapowiadając, że nie zamierza w tej sprawie milczeć. Polska nie zgadza się na cięcia w unijnym budżecie po 2020 roku, które dotknęłyby politykę spójności i rolną. Takie stanowisko przedstawił premier Mateusz Morawiecki na unijnym szczycie w Sofii, a także podczas 2-stronnych konsultacji z europejskimi przywódcami. My dostrzegamy wagę wszystkich innych tematów, w tym polityki obronnej, czy innowacje, czy również oczywiście tematyki migracji, ale nie chcemy, żeby odbyło się to kosztem spraw związanych z funduszami strukturalnymi, z połączeniami północ-południe, czyli to, na co tak bardzo kładziemy nacisk teraz w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ale również na spotkaniu z innymi krajami Europy Centralnej. Kilkanaście dni temu projekt budżetu na lata 2021-2027 opublikowała Komisja Europejska. Zaproponowała zmniejszenie funduszy na politykę spójności o 7% w porównaniu z obecnym budżetem, a na rolnictwo o 5%. Polska obawia się, że redukcje w rzeczywistości będą większe. Jest śledztwo w sprawie awarii przepompowni ścieków w Gdańsku. Taką decyzję podjęła prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście. Do awarii doszło 2 dni temu. Ścieki są wypompowywane do Motławy. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich przyznał, że sytuacja nie została jeszcze opanowana. Plan, który został nam też przedstawiony, nie w całości został zrealizowany. Wiem, że sytuacja nie zmieniła się o tyle, żeby zniknęło zagrożenie. Zagrożenie jakby powrotem sytuacji bardzo, bardzo groźnej nadal istnieje. W tej chwili usunięcie skutków awarii jeszcze jest dopiero przed nami. Są to działania w tej chwili połowiczne, można powiedzieć, więc sytuacja się poprawia, ale nie na tyle, żebyśmy mogli powiedzieć, że jest opanowana. Minister środowiska zapewnił, że woda po awarii przepompowni ścieków w Gdańsku jest pod stałą kontrolą sanepidu. Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby niepełnosprawne. Na koniec ubiegłego roku liczba pracujących z tej grupy społecznej wyniosła prawie 28%. Krzysztof Czechowski z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wskazuje na szereg udogodnień oferowanych pracodawcom. Począwszy od dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość przystosowania stanowiska pracy. Kwestia jest świadomości. Pracodawca musi być świadomy, że zatrudniając osoby z niepełnosprawnością pozyskuje dobrego, lojalnego pracownika, a nie, że jest to ciąg problemów związanych z tą niepełnosprawnością. Przemysław Żydok, prezes Fundacji Aktywizacja, wskazuje, że wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych korzystnie wpływa na gospodarkę. Jest bardzo ważne, dlatego że w odbiorze społecznym te osoby stają się wtedy wytwórcami naszej gospodarki, a nie tylko jakby biorcami. I takie rozwiązanie też sprawia bardzo duże przychody dla budżetu. Nareszcie. To jest około 7,5 miliarda złotych rocznie, gdyby nowych 500 tysięcy osób z niepełnosprawnościami weszło na rynek pracy. Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych na koniec ubiegłego roku wyniosło 8,6%. Polskie Radio i Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego rozpoczynają współpracę. Muzeum otrzyma archiwalne nagrania. List intencyjny w tej sprawie podpisali prezes Polskiego Radia Jacek Sobala i dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Marcin Adamczewski. Dzięki współpracy z Polskim Radiem powstające w Warszawie Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego odzyska dostęp do radiowego archiwum dźwięków. Nagrania homilii i przemówień papieskich pielgrzymek wzbogacą multimedialną dyspozycję placówki. To cenna inicjatywa ze względu na młode pokolenie, podkreśla kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, inicjator budowy muzeum. Gdyby liczyć dzisiaj w milionach Polaków, a reszcie 13 milionów Polaków już nie może powiedzieć, że spotkało papież. Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala mówi, że współpraca z muzeum to dla kierowanej przez niego instytucji ogromne wyróżnienie. W imieniu Polskiego Radia dziękuję za to zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni. To bardzo ważny i wielki dzień dla Polskiego Radia. Polskie Radio zdigitalizuje także zbiory nagrań Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. To homilie kardynała Stefana Wyszyńskiego nagrywane w różnych okolicznościach. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kościoła katolickiego. Istnieją dwie drogi. Prawdziwa jedność, do której chce nas prowadzić Pan Jezus,
i fałszywa jedność, gdzie dochodzi do obmowy, potępienia i podziałów, powiedział papież podczas porady. Przecież katolików to omawiają, także jest święty nawiązał do czytanego dziś fragmentu. Dzisiaj tej zakonnicy na tamce, proszę Państwa, to jeden całował krzyż, a drugi to mówił, że a to karate ćwiczy, a to umie złamać komuś kręgosłup, że bardzo silny, bardzo sprawny, karate, w ogóle. Czyli z jednych słów błogosławieństwo i z jednych słów przekleństwo. Także widzicie Państwo, to wszystko świadczy o tym, że no, na złej drodze, szeroka droga to jest ta, która wiedzie na zatracenie, niestety. Interesów księcia tego świata, który jest zniszczeniem. Książę tego świata, czyli szatan diabeł, bo oni tutaj, wiesz, na obrazkach malują jakieś krowy, nie krowy. Aha, niedźwiedź księciem jest, wiesz, daj spokój, ludzie. Świat zwariował. W spotkaniu uczestniczył kardynał Kazimierz Nec, Radio Konci, prezes zarządu Polskiego Radia, i Marcin Adamczewski, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Zapowiedziano także otwarcie dla zwiedzających domu arcybiskupów warszawskich podczas sobotnicy muzeum. Dzięki współpracy pomiędzy instytucjami muzeum przy komponowaniu multimedialnej ekspozycji będzie mogło wykorzystywać archiwalne nagrania związane z postaciami Jana Pawła II i prymasa Tysiąclecia, ale także ukazujące ówczesną sytuację polityczną i szersze tło historyczne. Zależy nam, aby we współpracy z radiowcami można było promować osoby Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego z szeroką paletą możliwości, takich, jakie ówczesny czas dawał. A wiemy, że tych materiałów dzięki Bogu jest dużo, powiedział kardynał Nycz. Jacek Sobala wyraził radość ze współpracy i wskazał na duże znaczenie inicjatywy. Dla Polskiego Radia jest to zobowiązanie przede wszystkim dlatego, że to przedsięwzięcie jest tak wartościowe, powiedział prezes Polskiego Radia. Wyraził także nadzieję, że owocem współpracy będzie dzieło, które nie tylko zachowa przesłanie Jana Pawła II i Tomasza Wyszyńskiego, ale też te treści wartości przekaże dalej. Od Jana Pawła II. Także, proszę Państwa, muzeum i religia katolicka. Tak jak mówił to Sobór Watykański II, powiedział prymas arcybiskup Wojciech Polak przed przypadającą jutro 98. rocznicą urodzin Karola Wojtyły.